Przed 25 laty, 10 sierpnia 1994 roku, ustanowiono parafię w Jaworznie-Jeziorkach. Powstała za sprawą biskupa sosnowieckiego, salezjanina Adama Śmigielskiego. Jest parafią pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika. Jego święto parafianie obchodzą 1 maja. Ten kult świętego Józefa był tutaj propagowany, zanim jeszcze powstała parafia, kiedy najpierw budowano kaplicę, a później zaczęto budować kościół. Parafia w Jeziorkach została wydzielona z parafii w Byczynie. Pierwotnie wierni modlili się w drewnianej kaplicy. Obecny kościół, budowany przez niemal 10 lat, został konsekrowany w listopadzie 2000 roku. Od 15 lat funkcję proboszcza sprawuje ksiądz Wiesław Jarząbek. Parafia ma 850 mieszkańców. Za co cenię swoich parafian? Za cierpliwość do mnie chyba. Dlatego, że to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rozumieją, że proboszcz to, co robi dla nich, no to robi również po to, żeby oni się w tym miejscu dobrze czuli. We wnętrzu kościoła znajdują się cenne relikwiarze, przedmioty kultu wiernych. Do świętych wierni zanoszą swoje prośby, ufni w ich wsparcie. Stopniowo pojawiały się relikwie, które były związane z Ziemią Świętą. No więc krzyż, który tam jest umieszczony przy świętym Józefie, w tych okienkach znajdują się kamyczki z poszczególnych stacji drogi krzyżowej. Potwierdzone jest to przez pieczęć Komisariatu Ziemi Świętej w Jerozolimie. Rocznicę 25-lecia ustanowienia parafii w Jeziorkach wierni świętują od początku roku. Zaczęło się od koncertu jaworznickich chórów Gospel Wings i Sokół. Centralnym punktem, no, chcieliśmy zrobić odpust parafialny, to jest 1 maja. Uroczysta suma odpustowa, której będzie też przewodniczył ksiądz biskup Piotr Skucha, będzie właśnie 1 maja o godzinie 11. Na tą mszę świętą chcę zaprosić wszystkich kapłanów z dekanatu i tych, którzy w jakiś sposób też byli związani wcześniej z Jeziorkami. Ksiądz proboszcz Wiesław Jarząbek zaprasza do wspólnego świętowania 25. rocznicy ustanowienia parafii.